Dzień dobry kochani, witam was w tym pięknym dniu. Nie mogłem zacząć tego dnia inaczej, tylko od rozpoczęcia vloga. Dziękuję serdecznie za oglądalność, za subskrypcję, łapki w górę i komentarze, wszystko jest rewelacyjnie. I właśnie jeśli ty nie obserwujesz jeszcze tego kawału, jeśli ty... Dobry kawał, nie? Z tego kanału. Tak, tak. Jeśli ty nie obserwujesz jej... widzicie? Nie ma jeszcze tej płynności, ale dam radę. Jeśli ty, kochany, nie obserwujesz jeszcze tego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Jest! Udało się. Dzisiaj będzie inny vlog niż poprzedni, ponieważ już dałem się wam poznać trochę. Wiecie, że moją pasją jest gotowanie. Tak. Także dzisiaj z przepisu mojej koleżanki Zuzy będę robił tiramisu. To jest takie ciasto, które nie wymaga właśnie pieczenia, tylko wystarczy połączyć krok po kroku, podążać za przepisem i wsadzić później do lodówki i będzie gotowy. Także kochani, dzisiaj będę spełniał swoje kulinarne marzenia, kulinarne... Co mogę robić? Weź mi pomóż. Sorry, ale nie mogę. Kulinarna przygoda, no wiesz. Tak. Także zaczynamy, za chwilę przenosimy się do mojej kuchni, zaczynamy kulinarną przygodę i moi przyjaciele już się nie mogą doczekać, ponieważ ja ich już poinformowałem, że będę robił ciasto, więc oni nie mogą się doczekać, ja ich nie mogę zawieść, także zacierajmy rączki i przenosimy się do kuchni, idziemy gotować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chodźcie do kuchni. Kochani, jeszcze chwilka przerwy, zanim przeniesiemy się do kuchni, jesteśmy jeszcze w moim pokoju. Chciałbym wam pochwalić się asortymentem Twinkle Candle, jakie mam świece, Lemon Cola, Mysterious Sandalwood. Tutaj jeszcze mamy taki dyfuzor, również o zapachu Mysterious Sandalwood. No i dwie nowości, z którymi po prostu ostatnio nie mogę się rozstać. To jest Pumpkin, czyli najnowszy zapach świec, znaczy nie świec, tylko wosków, który się pojawił w sklepie Twinkle Candle Angeliki i Agi. Jest super, super zapach taki, no akurat był świetny na Halloween, na ten okres jesienny, ale moim faworytem, po prostu idealny zapach dla mnie, to jest Moroccan Mint. Słuchajcie, na zewnątrz jest taka pogoda, taka o, średnia, raz zawieje wiatr, trochę deszczu popada, załamie nam się głos, no taka delikatnie na pograniczu przeziębienia możemy być. Wystarczy nawet pół kosteczki właśnie takiego wosku Beast Moroccan Mint. Umieszczamy go w takim kominku, tak to się nazywa, kominki. Odpalamy, słuchajcie, świeczuszkę i po chwili w całym pomieszczeniu ten wosk się tutaj, chodź pokażesz Michael, ten wosk się tutaj stopi w tym kominku i po chwili po prostu ulatnia się, rozprzestrzenia się w całym domu woń, piękna woń świeżości takiej mięty. Po prostu można się inhalować, można wdychać, w końcu odetchnąć w świeżym powietrzu i cieszyć się po prostu i relaksować w swoim mieszkaniu. A teraz idziemy do gotowania już. Mamy zapach piękny miętowy, który będzie mi towarzyszył cały czas przy gotowaniu, także ja wiem, że wszystko pójdzie tak jak należy. Zapraszam. Kochani, witajcie w mojej kuchni. Właśnie teraz wykonuję najbardziej stresujące dla mnie czynność w tym dziele, ponieważ musiałem podzielić jajka. To akurat nie było jakieś zbyt trudne. Białko od żółtka musiałem oddzielić i teraz musiałem nagrzeć te żółtka, zrobić z tego krem w taki sposób, żeby nie zrobić z tego jajecznicy. Jak ja usłyszałem od koleżanki, od Zuzy, która podała mi ten przepis, to w ogóle już mi serce podeszło tutaj do gardła. Jak ja mam to zrobić, żeby kurde nie zrobić z tego jajecznicy? Ale jak widzę, ten najtrudniejszy moment jest już prawie za mną. Zobaczcie, jaka konsystencja płynna, jak likier. Już palce lizać. No nie wiem. Dobra, będzie dobrze, będzie dobrze. Ja już sądzę, że jak ten krem zrobiłem, jak już poradziłem sobie z tymi jajkami, to już wyjdzie to ciasto. Jest, udało się w końcu, drugie podejście jest udane. Zobaczcie, jak sztywno jest, o. Jak sztywna jest ubita piana. Czekaj, no nie powinno się to przechylać. Miska jest ogólnie śliska, dlatego to się porusza, ale ubiłem według mnie dobrze. Widzicie, w gotowaniu, tak jak w życiu,
jak w miłości też trzeba cierpliwości, jak kocham gotowanie i nigdy się nie poddam. Wiesz, wykorzystałem też tą wolę walki sportowca, nigdy się nie poddaję, także będzie co jeść. Będzie czym poczęstować kochanych moich przyjaciół. Kochani, mamy specjalnego gościa. Zobaczmy, kto to jest. Nasz specjalny gość, którego przez chwilę zapowiedziałem. On siedzi w naszym pierwszym zjadkach, ponieważ dzisiaj trzeba wspierać biznesy i uznajmy, że daliście mi cztery dychy i wsparłem biznes jakiejś pani, to po pierwsze, a po drugi wziąłem talerzyk, bo wiem, że robisz tiramisu i oprócz tego, że go tutaj spróbuję, to muszę jako głowa rodziny wykarmić swoją rodzinę i muszę wziąć do domu. Ale na tiramisu też musisz poczekać chwilę. Do rana. Bo, znaczy może dzisiaj do północy nawet, bo jest jeszcze młoda godzina, także wiesz. Czy nie wiedziałeś o tym wcześniej? Czy nie, no wiedziałem, tylko że chciałem. A ci się daje jeść wcześniej. Chodź do środka, bo w korytarzu. Stoi w korytarzu. Sara zawsze jak robi tiramisu, to wiadomo, że na drugi dzień jest najlepszy, ale ja już po godzinie sobie śmigam. Wiesz, jak ja cię teraz poczęstuję, chodź tutaj, to ty mi rozwalisz całą, wiesz, konsystencję ciasta. Nie będzie, zdjęcie się na Instagram. No właśnie. A gdzie jest, pokaż? Jest w lodówce. W lodówce, zobacz. Ale on to zrobił naprawdę? Czy sam zrobiłem dobra, krok po kroku. I dowód jest na blogu, tak? Tak. Zobacz, jeśli to wyjdzie. Możesz wyjąć, pokazać. W ogóle wiesz, co zrobiłem? Wygląda ładnie, naprawdę. No co zrobiłeś? Zrobiłem. Możesz tego polać też, tego wiesz, Sheridana. Bo a, tak. Dobra. No, ładnie. No, fajnie wygląda, naprawdę. To jutro będzie ceremonia spożycia. Dobra. Ja, jak Beka jest, jakby kupiliście to i wkręcacie. Ja w ogóle wiesz, jest to. Zrobiłeś na dole. Zobacz. Kochani, zobaczcie, no powiedz, to są chryzantemy, to są, tak? Tak, to widziałeś? Tak. Dzisiaj byliśmy w Arkadii i wspierali. Tam było trochę takie. Tak, kupowaliśmy kwiaty, ale znaleźliśmy w internecie coś takiego, że bo Hala Mirowska, na przykład, gdzie kupowaliśmy kwiaty, ona cały rok sprzedaje. Okay. A jest w Warszawie dzisiaj, wczoraj i chyba jeszcze jutro, 6 punktów i dzisiaj jest niedziela, a prezydent pozwolił sprzedawać rzeczy. Jest 6 punktów w Warszawie, że można kupić chryzantemy. Dobrze, wezmę z ciebie przykład. Mam tyle, Andrzejka kupiła chyba z 15 sztuk. Mam na balkonie, mam przy telewizora i śmierdzi mi cmentarzem w domu. No tak. Dzień dobry kochani, dzisiaj jest dzień degustacji. Wczoraj był dzień roboczy, zobaczcie jak wygląda moje popisowe nowe danie tiramisu. Już wiadomo, część nie ma, bo mieliśmy gości. Jest twarde, aha, no dobra. Jest twarde, jest naprawdę dobra konsystencja. I co goście mówili? Miły. Że bardzo dobre, tak? Potwierdzam. Tak, dobre? Że tak. Bardzo dobre. I spróbuj sam się w końcu. Także sąsiad przyszedł z samego rana. No. Ledwo jeszcze żywi. Oj, dobre. No. Tak? Bardzo dobre. Oceny nie wystarczy. Dycha. W życiu bym nie powiedział w ogóle, że to jest w sensie robione przez kogoś, przez takiego mało utalentowanego kucharza. Ale sam już jestem dumny z siebie, że zrobiłem takie dobre ciasto. Nie jest trudne. Ja jestem zdziwiony bardziej niż dumny, tak? Ale nie, naprawdę, pycha. Bo już nawet w trakcie przygotowania miałem tak, że kurczę te białko, białko zbijałem, żółtko się gotowało, w tym już pomyliłem jedną rzecz, bo gotowałem dalej jak mascarpone dodawałem i to było zbyt płynne. I myślałem, że wiesz, że się nie zetnie, ale się zcięło. Wszystko git. Nie bardzo, tak. Naprawdę. Jeszcze policzę zaraz kalorie, ile ta cała blacha ma kalorii, bo to nie jest zbyt takie fitnessowe danie. Ale można zrobić je następnym razem w takiej bardziej zdrowszej wersji. Przynajmniej zamienić cukier, bo tam jest 800 kalorii z samego cukru, z samych pustych kalorii, więc można wykorzystać erytrytol i będzie zdrowsze. No ale... Becha! Serduszko bije mocniej. że smakuje. Pycha, naprawdę. Michael, poczęstuj się. Zaraz. To już pewnie co to robi? To jest to. Potwierdzają się moje kulinarne zdolności. Ty jeszcze nie możesz spróbować, wiesz? Co to? Cześć, Charlotka. Jak za roczek ci ciasto przygotuję. No, mam rodzinki. Mam rodzinki, przecież będzie mogła spróbować. No. Pycha! Nie, zjesz zaraz. Nie, ale naprawdę, super. Kochani, tiramisu, które przygotowałem, smakowało wszystkim, wszyscy byli zachwyceni. Jeszcze kawałek przygotowałem Angelice, Angelika to potwierdziła, także cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że to nie ostatnie
kulinarna potrawa, którą przyrządzę. Wiem, że dałem się już poznać z tych batatów, ziemniaków pieczonych, ale teraz swoje, jak to powiedzieć, menu po prostu mogę wpisać tiramisu i dorównać mojemu maestro Michaelowi, który jest takim kucharzem. Dziękuję, dziękuję. Tutaj kwiatki jeszcze od Luki, także my to się lubimy przyjemnościami wymieniać, tak? Luka nam przyniesie kwiatki, my coś ugotujemy i niech tak zostanie. Buziaki, do zobaczenia, pozdrawiam i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w następnym vlogu. Pa, pa! Ciao.